Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Już jakiś czas temu miałem przyjemność ogrywać produkcję polskiego studia Questline zatytułowaną Tainted Grail Conquest. W wielkim skrócie to pozycja łącząca w sobie elementy RPG, rogalika i karcianki. Jednoodcinkowy gameplay z rozgrywki znajdziecie nawet u mnie na kanale. Muszę przyznać, że to bardzo dobra i niezwykle mroczna produkcja, przy której spędziłem kilkadziesiąt godzin. Jakież było moje zaskoczenie, gdy usłyszałem, że ten sam zespół tworzy grę fantasy RPG z otwartym światem, zatytułowaną Tainted Grail The Fall of Avalon. Po Conquest spodziewałem się najlepszego, a pierwsze trailery tylko rozbudziły moje oczekiwania. Dzięki uprzejmości wydawcy firmy Awaken Realms otrzymałem klucz i miałem możliwość przetestowania Fall of Avalon przed premierą. Tainted Grail The Fall of Avalon to gra RPG opracowana przez niewielki, blisko 30-osobowy polski zespół Questline. Warto wspomnieć o tym, że w toku produkcji pierwotna koncepcja uległa zmianie. Początkowo deweloperzy planowali bowiem stworzyć izometrycznego RPG-a, ale w ostateczności postawiono na widok z pierwszej osoby. Gra zadebiutowała 30 marca we wczesnym dostępie wyłącznie na komputerach osobistych. W naszym kraju otrzymaliśmy możliwość zagrania z polskimi napisami. Nie wszystkie teksty są jeszcze przetłumaczone, ale zdecydowana większość już tak. Autorzy przewidują, że Early Access potrwa od 9 do 16 miesięcy. Po tym czasie cena gry może ulec zmianie. Akcja omawianej produkcji toczy się w mrocznym, otwartym świecie fantasy inspirowanym legendami arturiańskimi. Król Artur nie żyje, rycerze Okrągłego Stołu są w rozsypce, a mieszkańcy tytułowej wyspy desperacko walczą o przetrwanie, mierząc się z plagą czerwonej śmierci oraz Weirdness, czyli tajemniczą siłą wypaczającą wszystko, co znajdzie się w jej zasięgu. Gracz wciela się w bohatera uwięzionego przez kapłanów. Znajdujemy go w wilgotnej podziemnej celi. Niestety świat stworzony przez twórców to typowe do bólu fantazy, jakie znaleźć możemy w wielu tego typu produkcjach. Bardzo ubolewam nad faktem, że autorzy postanowili inspirować się dziełami z serii The Elder Scrolls, niż pójść ścieżką utorowaną przez ich poprzednie dzieło, czyli Tainted Grail Conquest. Świat przedstawiony w Conquest jest bowiem dużo bardziej przekonujący, a przede wszystkim jest naprawdę mroczny, tajemniczy i niezwykle wręcz klimatyczny. Brakuje mi tego w The Fall of Avalon. Jak na rasowego RPG-a przystało na początku rozgrywki, konstruujemy niejako naszego bohatera. Odbywa się to w dosyć nietypowy sposób podczas przesłuchania. Odpowiadając na pytania zadawane przez strażnika, określamy tym samym, kim jest nasz protagonista. Przyznaję, bardzo fajny i niejednoznaczny zabieg. Samo tworzenie postaci jest jednak na razie dosyć ubogie. Myślę, że w miarę rozwoju wczesnego dostępu kreator zostanie znacznie bardziej rozbudowany. Naszego bohatera określa kilka cech, znajdziemy tutaj atrybuty bazowe jak siła, zwinność, duchowość, percepcja, wytrzymałość i praktyczność. Każda z nich jest dokładnie opisana, tak więc nie powinniśmy mieć problemów z rozdysponowaniem punktów doświadczenia. Oprócz cech bazowych rozwijamy umiejętności bohatera. Na początku dostępne mamy trzy podstawowe przypadające na dany atrybut. Po osiągnięciu 8 poziomu danej cechy odblokowujemy kolejne. Wspomagają one naszego protagonistę podczas walki, ale nie tylko. Punkty doświadczenia zdobywamy wykonując zadania i zabijając wrogów. Po zdobyciu określonej ilości awansujemy na kolejny poziom i przydzielamy jeden punkt do atrybutu bądź umiejętności. Naszą postać opisuje jeszcze zakładka status. W niej znajdziemy m.in. biegłości. Te bardzo przypominają zabieg znany z serii The Elder Scrolls. W zależności więc z czego korzystamy podczas gry, w tym zwiększamy biegłość naszej postaci. Walczymy mieczem jednoręcznym, więc stajemy się lepsi w posługiwaniu się tego typu bronią. Biegając zwiększamy atletykę, otwierając zamki wytrychem coraz łatwiej nam to przychodzi i tym podobnie. W The Fall of Avalon autorzy oddali do naszej dyspozycji otwarty świat. We wczesnym dostępie przejście całości powinno zająć od 10 do 15 godzin. Składają się na to zadania główne, poboczne, a także przeróżne aktywności. Przemierzając krainę, akcję obserwujemy z oczu bohatera. Do zwiedzenia czekają na nas lasy, zapomniane ruiny oraz liczne grobowce i katakumby. W każdym zakamarku autorzy upchnęli coś ciekawego. W jednym miejscu znajdziemy ogromnego trolla pilnującego skarbów, gdzie indziej natrafimy na grupkę bandytów. Wszędzie pozostawiono tonę rzeczy do zbierania. W zasadzie wszystko, prędzej czy później, może nam się przydać.
Podczas rozgrywki znajdziemy mnóstwo zapisków i dzienników nadających grze klimatu. Nierzadko odkryjemy recepty, które pozwolą nam przygotować przeróżne mikstury czy ugotować regenerujący posiłek. Nie mając gotowych receptur, również możemy spróbować swoich sił, na przykład w gotowaniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy łączyli różne składniki ze sobą i w ten sposób próbowali stworzyć coś zupełnie nowego. Ekwipunek dosyć szybko zapełniają przeróżne zbroje, tarcze i bronie. Każdy pokonany wróg zostawia coś po sobie. Cieszy oczywiście fakt znalezienia i założenia na siebie lepszego sprzętu. Wzorem podobnych gier nasza postać posiada określony udźwig i jego przekroczenie skutkuje mocno spowolnionymi ruchami. Walka bardzo przypomina to, co znamy chociażby ze sławnego Skyrima. W mojej ocenie może nawet aż za bardzo. Mamy tutaj blokowanie tarczą lub bronią, unik, który pozwalał skoczyć na bezpieczną odległość oraz przyciski odpowiedzialne za atak, zarówno ten normalny, jak i mocniejszy. Każdy wysiłek powoduje zmniejszanie się paska staminy. Musimy na to uważać, bowiem całkowite jego wyczerpanie wystawia nas w łatwy sposób na ataki wrogów. Co istotne, także nasi oponenci muszą odpocząć, by uzupełnić energię. Podczas starć wykorzystujemy tarcze, miecze, topory, buławy czy łuki. Arsenał jest wystarczający do tego, by dobrze się bawić. Ataki bronią białą możemy wspierać czarami. Te wykorzystują punkty many. Generalnie starcia są póki co nieco drewniane i ten element mógłby ulec poprawie podczas kolejnych aktualizacji. Tainted Grail The Fall of Avalon to tytuł bardzo zachowawczy. Widać wyraźne inspiracje Skyrimem, chociaż niejednokrotnie miałem wrażenie, że twórcy korzystają też z pomysłów widzianych we wcześniejszym Oblivionie, czy chociażby w serii Gothic. Niestety nie znajdziemy tutaj niczego odkrywczego, a sam gameplay z walką na czele jest już nieco przestarzały. Historia opowiedziana w grze to kolejna opowieść o wybrańcu ratującym świat. Do tego jest ona przedstawiona mało interesujący sposób. Po kilku pierwszych godzinach losy tego uniwersum były mi zupełnie obojętne. Efekt zaciekawienia mija i bardzo szybko przeradza się w znudzenie. Świat stworzony przez twórców może się oczywiście podobać, ale w mojej ocenie brakuje mu nieco głębszego klimatu. Zdecydowanie lepiej wypadłoby przeniesienie tego, co znamy z Tainted Grail Conquest. W poprzedniej grze tego studia klimat aż wylewa się z ekranu. Wrogowie budzą przerażenie na sam ich widok, a miejscówki zapierają dech w piersiach. The Fall of Avalon tego nie ma, jest przeciętnie i niestety do bólu sztampowo. Oprawa graficzna póki co nie zachwyca, tytuł wygląda jak produkcja sprzed lat. Mało tego, przy takim wyglądzie wydajność pozostawia wiele do życzenia. Na sprzęcie spełniającym wymagania zalecane, nawet na, uwaga, najniższych ustawieniach, nie jestem w stanie przekroczyć 40 fpsów w otwartym świecie, a zdarzają się spadki i poniżej 30. Zdecydowanie lepiej jest w katakumbach czy zamkniętych lokacjach, ale nie tak to powinno wyglądać. Dopracowanie pierwszego rozdziału w tym aspekcie powinno być priorytetem. Trzeba mieć oczywiście na uwadze, że gra debiutuje we wczesnym dostępie i twórcy na każdym kroku przypominają o występujących błędach i przeróżnych problemach. To, o czym wspominam, da się okiełznać i tytuł z pewnością będzie działać tak, jak powinien, ale zajmie to sporo czasu. Jeśli ta pozycja przypadła Wam do gustu, to warto śledzić jej losy i to, jak się ona rozwija. Ważnym jest, jak wiele aktualizacji będzie wychodzić na bieżąco i jakie nowe elementy trafią do gry. W mojej ocenie podstawą jest płynność rozgrywki i to powinien być priorytet na najbliższe tygodnie. Potem dopiero warto pomyśleć chociażby nad systemem usprawniającym nieco drewnianą walkę. Sam pomysł na produkcję RPG w otwartym świecie uważam jako dobry. Sporo elementów wymaga jednak dopracowania czy uzupełnienia detalami, tak by całość sprawiała wrażenie gry nowej, a nie wydanej kilka czy nawet kilkanaście lat temu. Trzymam mocno kciuki za twórców.